Hej, cześć, witam serdecznie. Znajdujemy się w banku Cianfanelli i w związku z tym, iż w pewnym momencie naszego tutaj przebywania, w którym staramy się odzyskać pieniądze, które zostały wpłacone na lokatę, w związku z tym, iż miała miejsce pewna rzecz, którą wykonaliśmy w przeszłości, człowiek, który miał nam te pieniądze oddać, był, że tak powiem, spłukany, założył dla nas lokatę. I teraz staramy się ową lokatę odebrać. Są jednak niewielkie problemy. Okazało się, że właściciel rachunku, czyli my, jest martwy. No cóż, sprawa jest jakby nieaktualna, bo my cały czas żyjemy i potrzebne jest kilka zaświadczeń, tudzież formularzy, abyśmy mogli tutaj wskrzesić to konto. Podejdźmy do tego okienka. Tutaj się troszeczkę pewnie coś wydarzy. Mamy być mili i kulturalni, powiedzieć pani miłego dnia, dać jej kwiatka lub perfum. Witam w banku Cianfanelli, gdzie o te pieniądze dbamy jak o swoje i tak dalej... W czym mogę szanownemu pomóc? No, przejdźmy do rzeczy. To nie można było od razu powiedzieć, że do zaświadczenia A38 potrzebny jest formularz 202? Straciłem sporo czasu. Się szanowny nie unosi, to przecież oczywiste. Inaczej się nie da. Zaraz wydamy formularz. Jak godność? Gerald z Rivi. Już szukam. Gedon Gemmel. A jest. Gerald z Rivi. Przykro mi, nie mogę wydać formularza 202. Co proszę? Wnioskodawca jest oficjalnie uznany za zmarłego. Niech mi szanowny powie, jak ja to mam do ewidencji wprowadzić? Okej, mamy kilka opcji, w związku z tym, iż w poprzednim odcineczku mieliśmy przyjemność porozmawiać z człowiekiem, który jest tutaj troszeczkę obeznany w sprawach bankowych. On powiedział, bądź miły, wręcz kwiatki, ewentualnie wręcz flakon jakiś perfum. Możemy powiedzieć, że pani jest bardzo miła, możemy jej również wręczyć kwiaty. To będzie bardziej przekonujące. Zawsze jak człowiek coś dostanie, to tak się bardziej otwiera na drugiego człowieka. Oczywiście nie z liścia. Przyniosłem pani kwiaty w podziękowaniu za pomoc w mojej sprawie. Ale ja... nie powinnam... naprawdę dla mnie? Ich kolor pasuje do pani oczu. No to żeśmy teraz jej pojechali. Szanowny to jest czaruś. Niech szanowny tu chwilę poczeka. Pójdę po pana Cianfanelliego. Może uda się coś zrobić bez tych papierów. No proszę, można? Można. Ciekaw jestem, co by wyniknęło z sytuacji, gdybyśmy powiedzieli po prostu, że jest pani miła. Kilka minut później. Mówi się im nie przeszkadzać, ale nie. Ciągle ktoś dupę zawraca. O, kogo ja widzę? Serdeczności, mistrzu Geralcie. No, dawno nas nie odwiedzałeś. Bo byłem trochę zajęty. Ale teraz już nie jestem. I mam do ciebie sprawę. Oczywiście. Mów, w czym mogę ci pomóc. No co, no mamy tutaj konkretny problem. Widzisz, mam mały problem z kontem. Chciałem pobrać z niego pieniądze i... Nie ma sprawy, zaraz wszystko wypłacimy. Będzie tylko potrzebna jedna taka drobnostka. Już to słyszałem. Zaświadczenie A38 i tak dalej. No, bez tego nie da rady. Ale widzę, że jesteś zorientowany w bankowości. Załatwisz to w Trymiga. To jednocześnie pokazuje, jakie są zagwozdki w bankach i właśnie przez wszelkiego typu, bo wpłacić to nie problem, ale wypłacić, no to jak widać, jest problem. Cianfanelli, dość wymówek. Wypłać moje pieniądze. Teraz. Ale mistrzu Wiedźminie, po co te nerwy? Zaraz wszystko wypłacimy, tylko najpierw muszę zobaczyć niezbędne dokumenty. Mam dla ciebie dokument znaczący dużo więcej niż te wszystkie twoje zaświadczenia. Proszę. Wezwanie od Jaśnie Oświeconej? Mhm. I jako jej osobisty wysłannik, na jego podstawie domagam się dostępu do mojego konta. Natychmiast.
Tak, 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 mistrzu Wiedźminie. Chodźmy. Czyli sytuacja rozwiązała się w podobny sposób jak w Asterixie i Obelixie, o którym wspominałem wcześniej. Cały czas to zadanie mi się tutaj z tym kojarzy. 12 prac Asterixa i tu właśnie pokonaliśmy jakby ten bank ich własną bronią. Pokazaliśmy papier, którego oni od nas oczekiwali. My tego papieru, który oni od nas oczekiwali, nie zdobyliśmy. Jednak troszeczkę zagraliśmy w inny sposób. No dobra, on coś mówi w międzyczasie, nie zdążyłem nawet tego przeczytać. Skrytka numer 256, po prawej, na końcu. No dziękuję ci bardzo. 256 skrytka numer. Czy można ten bank jakoś ograbić? Zawsze parę złotych by się przydało. Chociaż nie powiem, bo pewnie mam go sporo. 256, po prawo na końcu. No jest. A w środku? Pewnie nic nie będzie. Będzie za to co? Gianfanelli, co tu jest grane? Ta skrytka jest pusta. No, pieniądz musi być w obrocie, więc jak dowiedzieliśmy się, żeś umarł, mistrzu, to puściliśmy go w ruch. Kupiliśmy akcje, obligacje, zainwestowaliśmy w rozwój paru winnic, no i się rozeszło. Nazwijmy rzecz po imieniu. Po prostu mnie okradłeś, tak? Ależ, mistrzu Wiedźminie, gdzieżbym śmiał, ja? Śmiałbyś, Gianfanelli, śmiałbyś. I teraz za to odpowiesz. Otwórz tę kratę. Mistrzu Wiedźminie, wszystko oddam, obiecuję. Klnę się na brodę mojego ojca. Okej, możemy tutaj faktycznie gościowi zostawić tydzień czasu, aby zebrał te pieniądze, które roztrwonił na to i na tamto. Możemy również spróbować tutaj wszystkich obić, no i wymusić na nim to pewnie dosyć szybko. Dobra, damy gościowi tydzień, nie będziemy tutaj nikogo obijać. Mam nadzieję, że się chłopak, znając nasze poczynania z całego świata, zrewanżuje i zbierze te pieniądze i jednak nam odda. Tydzień. I ani dnia dłużej. Nie pożałujesz, obiecuję. Wszystko przygotuję, a ty wróć za 7 dni. Mhm. Do zobaczenia. Jasnym jest, żebyśmy roznieśli ten bank, ale to nie o to chodzi. Nie chcemy tutaj nikogo specjalnie obijać. On nam tą kasę w końcu odda. Poczekaj tydzień i porozmawiaj z Gianfanellim. Dobrze. Dobrze. Poczekamy tydzień i porozmawiamy z Gianfanellim za tydzień. Tymczasem, co byśmy sobie mogli ruszyć w międzyczasie? Zbadaj wyspę na jeziorze Lekkalawy. Czyli to jest próba charakteru. Porozmawiać ze zleceniodawcami. Rozwiąż problemy w winnicy. Do tego jeszcze dojdziemy. To jest troszeczkę poza nasz poziom. Ciekaw jestem, czy mamy tu zaznaczone jakieś... No mamy. Teoretycznie można by było zacząć zbierać te wszystkie brakujące karty. Skoro jesteśmy już tu w mieście, to pobiegajmy sobie. Pogramy troszeczkę w gwinta. To będą takie odcineczki w oczekiwaniu na naszą gotówkę, którą ma zebrać Gianfanelli. Sorry. Co mamy tutaj? Warsztat krawiecki. No dobra, w takim razie wejdźmy do środka. Dzień dobry. Kartka papieru, srebrna fajka, lutnia, szpaga. To od razu na dzień dobry ich ograbiłem. Pier. Co tutaj ciekawego? Sznurek, bawełna, len. Zaraz z tobą pyknę sobie gwincika, tylko najpierw chciałem cię tutaj oczywiście wyreperować w twojej chałupie. W ogóle ta gra jest strasznie jakoś ciemna w tych pomieszczeniach. Nie wiem, czy to przez jakiś mod, którego mam jednego, ale coś musi widocznie powodować. Królewskie Rody Północy. Dobra, dawać mi tego pacjenta, czyli niejakiego Piera. Możemy wejść na górę? Nie. Sakreble! Co za styl! No, widać, żeście z północy. Słucham? No dobra. Tu nie ma co słuchać. Tu trzeba się przebierać. Bardzo proszę, zapraszam do mojego salonu. Właściwie to chciałbym zagrać z tobą w gwinta. Najpierw. O, ustaweczki już takie troszeczkę większe, chociaż to wszystko jest pikuś. Masz ochotę na partię gwinta?
Tradycyjnie Królestwa Północy. Dowódca przeciwnika zablokował zdolność naszego bohatera, więc będziemy starali się odrzucić jak największą ilość katapult, których mamy tutaj połowę. Odrzućmy sobie katapultę, odrzućmy sobie katapultę. Jest jaskier. Dobrze, dużo legend. Powinno się nam udać. Rozpocznijmy od legend, tradycyjnie. Czy on tutaj będzie coś nas szpiegował z Kubany? W takim razie wrzućmy sobie te katapulty raczej, bo on pewnie spasuje w tym momencie. Do zera. No ma 4 karty przewagi, dość sporo. Dobra, wrzućmy sobie jeszcze jedną katapultę, czemu nie? Okej, 12 do 7 w kartach. Jedna tura jest dla nas. Sporo złotych kart. Mamy również pożogę, w razie gdyby się starało dwinąć jakimś czymś niezłotym. Jeszcze jedna katapulta, no niech będzie, okej. Dobra. Lecimy teraz ze wszystkim, co mamy. Jest pierwsza z katapult. Czekamy, może tutaj wrzuci jeszcze jakiegoś buffa do tego rzędu, ewentualnie może jeszcze jedną katapultę. Kto go wie? No, na razie jest wszystko w naszym zasięgu, jesteśmy w stanie to ogarnąć. Pożoga czeka na swoją kolej. Emisariusz. Dobra, wrzućmy sobie tutaj jaskra kontrolnie. Oczywiście nic nam się nie zbufuje, te jednostki są nietykalne. Tak przez negatywne, jak i pozytywne efekty, to troszeczkę słabo. Okej, okay, tu w pierwszym rządek możemy sobie wrzucić całe te Wilen Treten Mertchy. Pożoką możemy porobić tą katapultę, no i zobaczymy, czy mu wystarczy to 5 kart. 19 do 67. Ciekawe się to ułożyło. Dużo się nachapał na początku, pożoga. No niestety. Kolejna pożoga. Kolejne niestety. Kawaleria Nauzika. Kawaleria Nauzika, bufująca się. Ale i tak nic z tego nie wyszło. Czyli poszło sprawnie, poszło dobrze, okej. Nowigradzkie korony ugrane. Jeszcze chciałbym zobaczyć, co masz ciekawego na sprzedaż. Żarty na bok. Ależ proszę uprzejmie. Czy on ma tu jakieś ciekawostki ciekawe? Maskę ptaka. No ta, maska arlekina, maska wilka. W sumie to te maski sobie mogę łyknąć. W gruncie rzeczy to tam. Niech sobie będą gdzieś tam w zanadrzu. Rozwór barwników, piórko. Na golennicę elegancki beklerski dublet. Dobra, nie będziemy kombinować. Mogę ci sprzedać jakiś fajans? Zaczyna się tego niebezpiecznie dość sporo zbierać. Dobra, to by było na tyle. Dziękuję. Dzięki. Na razie to wszystko. Zawsze do usług. Oprócz tego, że zabraliśmy wszystko, co miał tutaj w swoim zanadrzu, to wygraliśmy jeszcze kartę gwinta. Nie wiem, czy... Nie no, tutaj teraz faktycznie nic nie widać. Tu jest właśnie pewien myk, to znaczy... Na zewnątrz jest spoko, ładnie to wszystko wygląda, jest jasno, w dzień mam tu na myśli, a w nocy, a właściwie w pomieszczeniach jak jesteśmy, wydaje mi się, że jest noc. No ale dobra. Tu jeszcze coś mamy ciekawego. Książęcy Camerarius. Camerarius, kurczę, ciężki wyraz. Okej, tu jest błędny rycerz. Przysięgam na honor! Klasantów bić, tłuc i gonić! Aż po granice księstwa! Okej, czyli to jest pewnie jakaś organizacja, która zrzesza tych całych błędnych rycerzy. To i godne, Wiedźminie, żeś na wezwanie księdza i pani przybył. Tak, mój panie?
A, pełna kultura oczywiście. Nic tutaj nie możemy skubnąć. No i mamy tego całego Kameariusa. Witaj, dzielny bohaterze. Nazywam się Rafael de Surman. Jestem książęcym Kameariusem. Witaj, jestem Geralt. Co tu robisz? Płacę błędnym rycerzom. Za co? Nasi rycerze błądzą po gościńcach, chroniąc tu są przed bandytami i potworami. Szlachetne to i sprawiedliwe, by za swe trudy otrzymywali godziwą zapłatę. Jeśli i wam, ser, uda się rozbić Hanzę, uratować któregoś z braci rycerzy lub odbić z rąk zbójców porwanego kupca, wróćcie do mnie, a otrzymacie zapłatę. Okej. Okay. Możemy wypytać, skąd ten cały klient ma kasę dla tych rycerzy. Jestem ciekawy, skąd się biorą fundusze na te wypłaty. Z książęcego skarbca. Jaśnie oświecona Anna Henrietta wysoko ceni sobie odwagę i bezinteresowność. To z jej polecenia każdy błędny rycerz może otrzymać ode mnie wynagrodzenie. Przepraszam. Finansowe zadośćuczynienie za poświęcenie w obronie bezpieczeństwa wewnętrznego księstwa. No tak, tutaj pełna poprawność, bym powiedział, taka troszeczkę jeden wyraz, po co jeden wyraz? Lepiej to zrobić z tego całe zdanie. Pikniemy w gwinta. Może zagramy w gwinta. Chliwe to i godne, Wiedźminie, żeś na wezwanie księżnej pani przybył. Takich rzeczy nie odmawiam. Co my tu mamy? Pożogę. Gontera Odima. Mamy Talara. Spoko. Troszeczkę mało legend. Może tego... Ten róg dowódcy... Nie no, róg dowódcy niech zostanie. Dobra, niech będzie. Będziemy mogli sobie dobrać za pomocą Talara jakąś kartę. Mamy coś, żeby potyrać pierwszy rząd przeciwnika. Może tutaj rozpocznijmy od tego, że wrzucimy sobie masę katapult. Głupie rozwiązanie. No, przeciwnik Cesarstwo Nilfgaardu oczywiście, czyli będą szpiedzy. Będzie dobieranie kart. Dobra, smufujemy sobie te jednostki w pierwszym rzędzie. Okej, okay. Wycofał sobie jednostkę. My już tutaj zostaniemy przy tym, co mamy. Nie jest źle. Odpuszczamy rundę. 44 do 0. Tylko tyle, że przewaga w kartach prawie dwukrotna po stronie przeciwnika. Kolejna katapulta, okej. Okay. Kurczę, powiem szczerze, nie wiem, czy mi się to tutaj uda wygrać. Zobaczmy sobie, co przyniesie ciekawego Talar. Talar gładzi naszą katapultę, znaczy Talar właściwie pożoga. 22 do 13, 8 do 4 w kartach. Równa na dwukrotna przewaga po stronie przeciwnika. Dobra, wstrzymajmy się jeszcze z bólem. Najsilniejszą jednostką jest ten cały łucznik, który tutaj się pojawił. Że warto byłoby sobie przywołać jednego z... No, weźmy sobie Stefana. Gunter Odim, który tutaj specjalnie nic nie wnosi. Pierwszy rząd sobie zaatakujemy, zniszczymy sobie Stefana teraz dla odmiany. Zniszczmy również tego łucznika. Ach, mogłem się wstrzymać z bólem, przecież wiedziałem, że ma tą kartę. Thank you.
Dobra, wrzućmy sobie tutaj jeszcze Jaskra i zakończymy rundę. Tutaj niestety nie ma możliwości wymiany kart. Jednak jestem dobrej myśli. Aha. Czyli moja dobra myśl troszeczkę jakby teraz w tym momencie odupadła. Gunter nic nam nie przywoła. Normalnie przywołuje te mglaki. Znaczy mglaki, te cienie. Czyżby to był bardziej wymagający przeciwnik? No nie jestem w stanie już nic więcej zrobić. Czyli trzeba będzie podejść do tej rozgrywki jeszcze raz. Dobra, podobało mi się. Zagrajmy jeszcze raz. Witajcie. Pokaż co masz na sprzedaż, do tego dojdziemy. Dobrze. Nawet za 25, nie ma problemu. Rozpocznijmy rozgrywkę. Troszeczkę więcej legend jakby nam weszło i już jest spoko. Kolejny z tymi legendami, troszeczkę lipa. Dobre karty chłopak ma w deku. Żoga od razu na dzień dobry. Może pokonajmy go jego własną bronią. Weźmiemy sobie tonę szpiegów. Tajemniczy elf. Teraz tak, czy warto będzie lepiej uderzać z katapultami, czy te katapulty zostawić sobie na później, a teraz uderzyć w legendy. Zobaczymy, może na legendach pojedziemy do końca. Żadne szpiegi mu nie doszły z tego co widzę. Nie rzuca tak tymi kartami jak poprzednio. Ale to z gulety, ok. No nic, musimy niestety wrzucać szpiegów. Znaczy szpiegów w sensie katapult. Róg dowódcy. Na koniec. No, remis to jest niestety coś, co nas nie interesuje. Wrzućmy sobie tutaj Jaskra. Jaskier może nie pobufuje legend, ale sam zostanie zbufowany. Kurczę, 60 tylko, jak to wyszło? Wiesz na to. Pasujesz. 3 do 5 w kartach. Dwie katapulty i umiejętność. Jedną kartę sobie jeszcze dobierzemy. 5 do 4 w kartach. Pożoga, ok. On ma na pewno tam jednostkę za 10 jedną, także zostawimy sobie tą pożogę na tą jednostkę. Była jakaś tam katapulta czy coś. W ten deseń. Garski łucznik, jeszcze lepiej. Będziemy mogli dwie te jednostki mu zniszczyć. Młody emisariusz. No niestety, musimy zagrać pogodę. I on ma 4 karty w ogóle jeszcze na ręku. To ciekawe. Nawet jeżeli byśmy... Dobra, użyjmy tej pożogi. Dobra, tutaj widzę ten zawodnik, trzeba będzie usiąść chyba pomiędzy odcinkami, żeby go ograć. Nie będziemy 10 razy grać z jednym gościem w karty. Nie ma sensu. No i remis. Dobra, to jest dobre. Tutaj nic mi nie dojdzie, także możemy po prostu poddać tą rundę. Czyli do tego gościa będę musiał wrócić z czasem. No dobra. Zamknięte, jak ja tu wszedłem, będę, dobra. W
takim razie pójdźmy sobie do kogoś innego. Ktoś tutaj jest po drodze, tutaj są dwie jednostki jeszcze po drodze. Spróbujmy się tam zaopatrzyć w dwie karty. To będą najbliższe odcinki, które będziemy starali się nadrobić straty związane z... straty właściwie. No będziemy starali się te karty wygrać. Tutaj mamy dwóch łebków. Chłopiec. Wiem, kim jesteś. Jesteś wieśminem. No tak. Jedyny taki turniej. Wszystkich miłośników gry Gwinta zapraszamy na turniej w międzynarodowej obsadzie. Dodatkową atrakcją jest możliwość zagrania nową frakcją Skellige. Całe w błocie. Czyli to jest... Tutaj musimy wejść wyżej. Ciekaw jestem, jak tam się dostać. Jest tu jakieś wejście na górę? Tam jest wejście na górę, dobra. Aha, bo tu pewnie chodzi o ten turniej teraz. Coś mi się widzi. Ależ moja droga. Chyba tak na to wygląda. Chociaż nie, tutaj będziemy mogli chyba wejść na górę. Tutaj się raczej nic nie wydarzy. Może tu? Dzień dobry. Dobra, jak już tu wszedłem, to oczywiście nie omieszkam. Skoro impreza się dobrze tutaj odbywa, to od razu sobie troszeczkę jedzonka nabędziemy. Witajcie! Dzień dobry. Uważajcie na siebie. Oczywiście. Nie omieszkam. Dobrze, że nie wyskoczyłem na... Kurczę, na dół. Byłaby lipa. A! Pozdrawiam. Mysichwost. Dobra, tutaj wszystko zebrałem, tylko teraz pytanie, gdzie tu jest zejście na dół? Ja się grzecznie pytam, bo przecież, kurczę, nic nie widać. Przepraszam. Aha, tam jest zejście na dół. Dobra, sorry, trochę się kręcę, dopiero teraz do mnie dotarło to, że tutaj jest przejście. Uważajcie na siebie. Jestem. Bon vivantka, okej. Jedzcie, pijcie i jak mogę ci pomóc? Taka rzeczelne bioda. Dzień dobry. Zanim wejdziesz głębiej, wytrzyj buciory. Przy jedzeniu nie mlaskaj, używaj sztućców, w zębach nożami nie dłub. Słucham? Oj, żartuję sobie, widzę, żeś człek bywały. Witaj w barzanciarni, najlepszej oberży w całym księstwie. Dobra, zagrajmy w Gwinta. Wiem, że jesteś zajęta, ale może partyjka Gwinta? Oczywiście rozpoczynamy tradycyjną frakcją, czyli Królestwa Północy. Ona, potwory, tak? No dobra. Niech jej będą potwory. Po raz kolejny troszeczkę tych legend niezbyt wiele. Róg dowódcy. No nie jest źle, będziemy mogli sobie coś dobrać od razu na dzień dobry. Będziemy mogli sobie dobrać znowu coś na dzień dobry. Teoretycznie można by było te potwory zniszczyć pożogą, ale czy to ma sens? Chyba niekoniecznie. A, wyczaiła naszą taktykę. Ładnie ci to poszło, dziewczynko. Można by tu teoretycznie rzucić te całe Wilend Hamhanhanhan, ale jednak wstrzymamy się z tym. Czekam, aż może tutaj wrzuci w ten rząd... wrzuci w ten rząd oczywiście róg dowódcy na przykład. Przeciwnik spasował, okej. Przeciwnik spasował, to my sobie tutaj zagramy Guntera. I jakąś niewielką, małą kartę, niech będzie to... Chociaż nie, może lepiej róg dowódcy. Róg dowódcy nic nam tutaj nie wniesie, no tak, trochę poleciałem. Okej, czyli zostajemy katapulta.
Katapulta, umiejętność. Żywiołak ziemi. Pytanie brzmi, czy będzie miał pożogę. Jeżeli będzie miał pożogę, to będzie trochę lipa. Wiedźmy, okej. Czyli ten cały, kurczę, pacjent, który wypłaca tym rycerzom, stanowi tutaj nie lada wyzwanie. Myślę, że może większość teraz tych kart sobie ogarnę poza odcinkiem. Bo chyba wydaje mi się, że szkoda czasu troszeczkę tracić na to, żeby to wszystko oglądać. Wolimy raczej akcję. O, to było dobre. Dobra, przywołujemy sobie jakąś katapultę. Jakąkolwiek, to bez znaczenia. Wystawiamy jeszcze jedną do krzyku. Okej, wygraliśmy. Chciałem zobaczyć jeszcze, jakie masz ciekawe rzeczy na sprzedaż. To co tam dziś takie? Można by było jakieś żarcie sobie kupić. Weźmy sobie na przykład tonę różnego typu posiłeczków, serki, ciastka, bułeczki, rogaliki, mleczko i w ogóle. Ratatouille, czy nie wiem, jak to się ładnie nazywa. To może się nam wszystko w przyszłości przydać. Coś byśmy mogli jej posprzedawać? W sumie nie. W sumie zostawimy sobie wszystko jak jest. Woda się nam będzie przydawać oczywiście do uzupełniania braków w eliksirach. Tutaj było wejście, ja gdzieś w ogóle zacząłem biegać i latać po... Dobra, dzięki za wspólnie spędzony czas. Na ten odcineczek to będzie na tyle. Ja myślę sobie, pomiędzy odcinkami pochodzę, pozbieram te karty, chyba. Zobaczę jeszcze, jak to się ułoży. Pamiętamy oczywiście o tym banku cały czas. Mamy się zgłosić za tydzień, jak koleś uzbiera kasę. No i zobaczymy, co będzie się działo dalej. Tymczasem dzięki i do wkrótce. Na razie, cześć.